lawenda. Uwielbiam lawendę. Nie wiem, ile razy Wam jeszcze to powiem, ale uwielbiam lawendę. Uwielbiam jej zapach, uwielbiam jej kolor, uwielbiam to, jak wyglądają pola lawendowe, uwielbiam to, jak wygląda lawenda w domu, uwielbiam woreczki lawendowe. Ten susz lawendowy po prostu uwielbiam. A skoro tak bardzo uwielbiam lawendę, no to nie jest dziwnym, że tą lawendę wysuszyłam. Obrałam łodyżki z kwiatków, przygotowałam susz i postanowiłam poszyć woreczki na tą lawendę, tak żeby można było te woreczki wstawić później do szafy i żeby pachniały. Wcześniej też już szyłam takie woreczki i było to 2 lata temu i ten woreczek, on nadal pachnie. To nie jest tak jak te zapachy kupowane w sklepie, gdzie po paru dniach czy po miesiącu już nie pachną i można wyrzucić do śmieci. Taki woreczek lawendowy leży sobie w szafie i pachnie nawet po latach. Lawendę najlepiej do suszenia zbierać, jak kwiatki się już pojawią, wytworzą, ale jeszcze nie rozkwitną do końca. Wtedy podobno jest najbardziej intensywny zapach tego suszu, tych kwiatków i to jest taki najlepszy moment. Lawenda potrafi kwitnąć też 2 razy do roku na wiosnę, a potem na jesieni raczej mniej obficie, ale żeby na jesieni zakwitła, to by trzeba było te wiosenne kwiaty ciąć, żeby ona pobudziła się do drugiego kwitnienia. Mój magazyn materiałowy jest dosyć spory i mam też takie końcówki materiałów, jakieś ścinki. I te ścinki się idealnie mi nadają na to, żeby poszyć woreczki, bo woreczki są 7 na 14 cm. Plus jeszcze dołożenie zakładki razem 2, więc takie skrawki materiałów są po prostu idealne. Dobrałam sobie tam parę kolorów, takie jakie mi najbardziej pasowały. Wyrysowałam sobie odpowiedni kształt i wyciągnęłam maszynę, żeby poszyć. Wybaczcie mój dzisiejszy wygląd palców, bo ja się nigdy nie nauczę tego, że jak biorę tusz, to najpierw powinnam założyć rękawiczki, więc moje palce są niemalże czarne jak u hinduski, która zamoczyła sobie je w hennie. Ale myślę, że nie będzie Was to za bardzo rozpraszać przy filmiku. Nie wiem, czy jest sens opowiadać Wam, jak się szyje. Nie jest to film instruktażowy. To jest bardziej film inspiracyjno-relaksacyjny. I chyba to takie w większości będą u mnie. Tak, żeby było przyjemnie posiedzieć, posłuchać i przyjemnie popatrzeć, co się robi. Ewentualnie zainspirować się, żeby zrobić coś własnego, podobnego, innego, jakkolwiek. Cały proces przygotowywania tych woreczków to nie jest na 2-3 godziny zabawa, bo pomijając to, że trzeba tą lawendę ściąć i tą lawendę ususzyć, co już trwa jakiś czas, ale powiedzmy to się robi niemalże samo, to cała praca jest dopiero później. Pomijając szycie woreczków, co zajmuje swoje, bo trzeba znaleźć odpowiedni materiał, trzeba na tym materiale wyrysować ten woreczek, potem poszywać to wszystko. W zasadzie to tylko wcale nie jest potrzebna maszyna, bo to można zrobić ręcznie. Troszeczkę dłużej to trwa, ale też się da. Zresztą można też woreczek zrobić bez szycia, ale to może nie dzisiaj o tym sposobie. Może kiedyś, jak kogoś zainteresuje, to jeszcze opowiem. Natomiast takie szyte woreczki można szyć też ręcznie, nie trzeba do tego maszyny. No i całe szycie to jest jedna sprawa, ale obieranie tych łodyg z kwiatków to jest zupełnie inna historia. Wszystko rekompensuje zapach w domu lawendy, ale czas poświęcony na obranie tych łodyżek, no mi to zajęło cały dzień i wcale tego tak dużo nie było wbrew pozorom. Nie ważyłam, ile mi tego wyszło suszu. Wyszło troszeczkę, ale to jest leciutkie. I jak patrzyłam później na internecie i znalazłam, że można kupić kilogram suszu za 50 zł, a ja wiem, ile ja czasu siedziałam i ile tego obrałam mniej więcej, i to nie był kilogram suszu, to ja się złapałam za głowę, że komuś się to w ogóle opłaca. No ale widać, są takie firmy i się opłaca to. Woreczek też, jakbyście chcieli kupić, to nie jest tam jakiś duży pieniądz, bo już za 4-5 zł można taki woreczek kupić. Natomiast osobiście uważam, że dużo większą przyjemnością jest zrobienie takiego woreczka samemu. Nawet jeżeli ma to być woreczek
ze starej sukienki i zszyty ręcznie i związany gumką, to jest to dużo większa przyjemność zrobienie czegoś samemu, wytworzenie, niż pójście i kupienie. Szczególnie, że robiąc rzeczy samodzielnie, wiemy, ile czasu na to poświęciliśmy, ile energii. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie określić sobie wartość tej rzeczy. Dlatego dla rodziców częstokroć większą wartość ma, jak dziecko przyniesie swój rysunek na przykład w prezencie, czy coś, co zrobiło, niż jak pójdzie i kupi coś w sklepie i da w prezencie. Bo ta rzecz zrobiona samemu niesie ze sobą nie tylko wartość taką, jak widać, tylko jeszcze całe to zaplecze tego czasu, tej energii i tych chęci, tych emocji włożonych w daną rzecz. Dlatego też często rękodzielnicy się tak bardzo burzą, że rękodzieło jest niedoceniane, szczególnie na polskim rynku, że ceny są bardzo niskie stosunkowo do tego czasu, jaki się włoży w daną rzecz. Inną kwestią znowuż jest, jakiej jakości jest dane rękodzieło, ale mówiąc tak ogólnie, nawet nie tyle co kupując u kogoś rękodzieło, tylko jeżeli masz możliwość usiąść i chęci przede wszystkim usiąść i zrobić coś samemu, to ma to większą wartość niż pójść i kupić tą samą rzecz, bo wiesz, ile emocji, ile czasu jest tym, co zrobisz sam, a nie jesteś w stanie docenić do końca tych walorów rzeczy kupionej. Nie wiem, czy to jest na tyle zrozumiałe, czy wiecie, o co mi chodzi w tym wszystkim. Bynajmniej ja mam tak, że jak widzę coś w sklepie, to pierwsze, co mi się nasuwa, czy ja potrafię zrobić to sama, czy ja chcę to zrobić sama i czy ja potrzebuję to zrobić. I dopiero wtedy się decyduję, czy mam to kupić, czy mam wrócić do domu i czy mam czas na to, żeby zrobić coś takiego. Dlatego na przykład chleb piekę, bo jest to dużo smaczniejsze. Ale nie, może to jest tylko kwestia tego, że mam taki charakter, że lubię porobić pewne rzeczy. Poszyte woreczki trafią między innymi między moje przybory artystyczne, żeby tam mi pachniało. Trafią na półki z ubraniami, żeby ubrania też pachniały. Tak, dodatkowo jest to dobry środek na pogonienie potencjalnych moli. Podobno też odstrasza pająki i inne robaki, ale co by tam w naszych domach nie się działo, to moje woreczki są po to, żeby pachniały. Ja jak zwykle zagubiona jestem w czasoprzestrzeni. Bo wiecie, w czwartek okazało się, że już jest czwartek. No, gdzie się zgubił początek tygodnia? Ja myślałam, że może co najwyżej jest wtorek, a to jednak się okazało, że jest czwartek. No i w związku z tym, że nagle czwartek stał się czwartkiem, a nie wtorkiem, tak jak miał być, to piątek nie ma filmu, bo piątek jest środą, a nie piątkiem. No i to taka głęboka moja chwila. Muszę powiedzieć, że ten tydzień to był dosyć intensywny i przyniósł dużo ciekawych wydarzeń ze sobą. Szczególnie to, że pogubił dni po drodze. Przynajmniej ja je pogubiłam. Ale dał też perspektywę na kolejne dni, tygodnie. I zrobię wam malutki spoiler, bo dostałam przesyłkę od pewnej bardzo sympatycznej pani Darii. Ale o tym więcej się dowiecie w którymś z filmików w ciągu tygodnia. Jest też akcja przede mną, list artystyczny, już kolejna taka akcja i też będę malować pracę. Myślę o akwarelach i chyba tak to się skończy. Muszę jeszcze wymyślić, co tutaj namalować. Też bardzo sympatyczna pani przypadła mi w parze. Już patrząc na jej pracę, to się nie mogę doczekać, co ona tam dla mnie przygotowała. Ale o tym też będą kolejne filmiki. Też się dowiecie, co tam będzie. Mam też w zanadrzu pewien pomysł, a w zasadzie mus kreatywny, bo obiecałam mojej córze, że zrobię jej szkicownik do akwareli i zdaje się, że będę musiała zrobić takie przynajmniej dwa. Także też to nagram i wam pokażę pewne pomysły, jak tutaj samemu zrobić taki szkicownik. Może już za tydzień coś będzie na ten temat. I generalnie mam jeszcze mnóstwo pomysłów w głowie i mam nadzieję, że będziecie ze mną i będziecie na bieżąco sobie patrzeć i oglądać i słuchać, co ja tutaj wymyślę nowego i że coś wam się przyda i skorzystacie z tego. Także
myślę, że warto by było jednak zasubskrybować mój kanał i zaglądać tutaj od czasu do czasu po nowe materiały. A tymczasem żegnam się z Wami ciepło, bo ma być coraz cieplej, więc ja tym bardziej ciepło się z Wami żegnam i życzę dużo chłodnych lodów i napojów. I do następnego razu. Pa!